Witam na konferencji prasowej po meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dziś Korona Kielce zmierzyła się z Miedzią Legnica. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0. Jest ze mną trener gości, pan Grzegorz Mokry. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Na samym wstępie chciałem pogratulować piłkarzom Korony, całemu sztabowi, bo z powodzeniem zespół realizuje plan, który, nie ukrywam, tak samo my mieliśmy jeszcze w lutym. Jeśli chodzi o sam mecz, uważam, że bardzo słabo wyglądaliśmy w momencie, kiedy straciliśmy bramkę. Te 15 minut po stracie gola, nie wiem, jakiś paraliż zespół wstąpił, bo popełniliśmy wiele niewymuszonych błędów. Przez te błędy Korona była blisko naszej bramki, tworzyła sytuację. A uważam, że w drugiej połowie graliśmy bardzo dobrze, do oczywiście pola karnego, bo chyba sam Trojak wybronił 10 naszych dośrodkowań i tu zabrakło nam jakości przy wykończeniu, bo tworzymy jak na mecz wyjazdowy sporo sytuacji. Z samych autów powinniśmy wyrównać. Niestety nie strzelamy bramki, mimo tego, że tak jak wspomniałem, no z tych sytuacji mamy wiele. Szczęście też nam nie dopisuje jak w całym sezonie, bo 2 albo 3 centymetry decydują o tym, że nasza bramka nie jest uznana, bo piłka wychodzi za linię końcową. No ale niestety, piłka, szczęście w piłce sprzyja tym, którzy gdzieś tam mają tych umiejętności więcej. Dzisiaj to szczęście było po stronie Korony. W naszej sytuacji dobra druga połowa, która się nie kończy bramkami, niestety nic nam nie daje. Gościem drugiej części konferencji jest oczywiście trener Kamil Kozyra. Trenerze, tradycyjnie gratuluję i proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Dzień dobry. Przede wszystkim zacznę od tego, że był to mega ciężki mecz gatunkowo, jeśli chodzi o głowy, przede wszystkim dla nas i to dzisiaj było widać w naszych poczynaniach. Ja nie będę się zagłębiał dzisiaj w tej chwili na temat taki, co było przyczyną tego, że nie potrafiliśmy gdzieś tam swoich sytuacji wykreować. Za chwilkę siadamy ze sztabem do analizy i po prostu będziemy wyciągać z tego wnioski, natomiast gramy o utrzymanie i jeżeli nie jesteś w stanie kreować, to dzisiaj po prostu pięknie broniliśmy i było widać w tym zespole dzisiaj dużo poświęcenia i po prostu chęć wygrania meczu za wszelką cenę i jeżeli nie możesz kreować, to musisz bardzo dobrze bronić. Z naprawdę przeciwko naprawdę bardzo dobremu zespołowi, bo dzisiaj Miedź pokazała, że potrafi grać bardzo dobrze w piłkę i widać tam dobrą robotę, którą wykonują. Brakuje im troszeczkę szczęścia i myślę, że w następnych meczach, jeżeli będą grali z takim zaangażowaniem, z taką wolą i determinacją jak dzisiaj, to myślę, że troszeczkę tych punktów jeszcze w tej Ekstraklasie zrobią. To wszystko, dziękuję.